zaczniemy opowiadać o produktach, które zaraz zaprezentuje piękna pani na filmie, ale to jest produkt, który dostaliście, to jest nasze ostatnie dziecko. Baby Glove. Nazywamy je potocznie Baby Glove, nazywa się Quick Treat, produkt do zadań specjalnych, który poprawia makijaż w trakcie dnia, kiedy nam się rozmarza, ale też jest testerem. Miałyśmy problem z naszym produktem, że nie miałyśmy wcześniej testeru po to, żeby przetestować to włókno. Kobiety nie wierzyły, że ono naprawdę działa, więc... No, takie zawsze pytanie, ale jak to? Przecież... zmyć makijaż tylko samą wodą, to niemożliwe. No i była taka bariera, no i my w związku z tym postanowiłyśmy z tym walczyć. Zaprojektowałyśmy najprostszy kształt, który przychodził nam do głowy, palec i tak właśnie wygląda. A główne produkty to są te dwa produkty, które powstały. Dlaczego dwa? Bo my jesteśmy dwie, co jest fajne, ale też ma swoje słabości, minusy. Często się spieramy z jakimiś decyzjami, więc... podczas takiej właśnie dyskusji powstały dwa produkty, a nie jeden. Podczas takiej dość ostrej kłótni, bo Ewa chciała koniecznie mieć mały produkt, bo ma mniejszą rękę i mi nakłada makijażu. Ja mam dużą rękę i nakładam dużo więcej makijażu, więc ten mały produkt był dla mnie trochę za mały. No i sobie pomyślałam, no to sobie stworzę produkt, który będzie mi odpowiadał na moje potrzeby. I ostatecznie... obie miałyśmy rację, bo produkt sprzedaje się 50-50. No to jest przykład tego, że czasami z takich dyskusji ostrych wśród wspólników, pracowników może wychodzić coś fajnego. Teraz byśmy chciały pokazać, jak ten produkt działa, co miał właśnie zrobić filmik. Na co mamy najmniejszą ochotę pod sam koniec dnia? Na zmywanie makijażu. Rytuał polegający na wykorzystaniu tysiąca produktów, którego efektem jest jedynie podrażniona i naciągnięta skóra. Wiecie, o czym mówię. Na szczęście mamy to już za sobą. Zaczęłam stosować tę wyjątkową rękawiczkę Glove, która przy zmoczeniu samą wodą pozwala usunąć bardzo dokładnie cały makijaż. I skóra nie jest w ogóle podrażniona. Zazwyczaj do usuwania makijażu stosujemy tradycyjne kosmetyki i baciki bawełniane, które w długim okresie niekorzystnie wpływają na naszą skórę. Demakijaż rękawiczką Glove stosujemy bez bacików i bez chemii, a nasza skóra jest idealnie czysta. Sekretem Glove są innowacyjne włókna, które są 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Posiadają one właściwości elektrostatyczne. Przyciągają cały makijaż niczym magnes i zatrzymują w swoich robkach. System ten gwarantuje głębokie i precyzyjne oczyszczanie naszej skóry. Przed użyciem rękawicy Glove wystarczy ją zmoczyć w ciepłej lub zimnej wodzie. Ja osobiście radziłabym rozpocząć demakijaż od oczu, aby w pierwszej kolejności dokładnie usunąć tusz i inne składniki, które są najtrudniejsze do usunięcia. Następnie przechodzimy do demakijażu twarzy. Po usunięciu całego makijażu myjemy rękawiczkę ciepłą wodą z użyciem szarego mydła. Następnie wieszamy do wyschnięcia. Niewątpliwie Glove to wspaniały wynalazek, a także wygodny demakijaż w podróży. Został stworzony w dwóch wersjach. Większa do mocnego makijażu, mniejsza idealna w podróż. Używam Glove już od jakiegoś czasu i jestem pewna, że stały się dla mnie produktem pierwszej potrzeby. Oszczędzam czas i pieniądze, a najlepsze jest to, że moja skóra pozostaje gładka i całkowicie oczyszczona. Stworzyłyśmy produkt dla absolutnie wszystkich kobiet na całym świecie. Nieważne jaka kultura, nieważne jaki kraj, każda kobieta na świecie posiada tą samą potrzebę. Wszystkie kobiety, które nakładają makijaż, pod koniec dnia muszą go zmyć. Dlaczego go stworzyłyśmy? Dlatego, że demakijaż był dla nas udręką. Bardzo go nie lubiłyśmy, szczególnie kiedy wracamy w późnych godzinach do domu, jesteśmy zmęczone. Ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to zmywanie makijażu. Do tego, szukanie płatków bawełnianych, 10 butelek do demakijażu, nakładanie jeszcze te uczucie lepkości i uczucie takie, że jeszcze coś jednak zostało na tej skórze. Demakijaż naszym produktem jest prosty. Jak drut. Tak jak pokazywała na filmiku blogerka, wystarczy nałożyć
Wystarczy zmoczyć produkt pod wodą i zmyć cały makijaż. Oczyszczanie jest to oczyszczanie mechaniczne, nie chemiczne, więc oszczędzamy naszej skórze kontaktu z chemią, nie używamy kosmetyków, nie używamy wacików, tylko tego produktu i wody. Jest również produktem prostym biznesowo, bo bardzo łatwo prowadzi się eksport, nie potrzebuje tylu obostrzeżeń jak normalne kosmetyki. Co też nam pozwoliło w bardzo szybki sposób dotrzeć do absolutnie globalnych użytkowników na całym świecie. Ale to o tym za chwilę. Jeszcze produkt jest wielofunkcyjny i to też klientki nasze podczas użytkowania pokazują nam, jak można ten produkt jeszcze wykorzystać w inny sposób. To znaczy też łączą go ze swoimi tradycyjnymi sposobami na demakijaż, zmywają nim maseczki, czy świetnie jest go zabrać na siłownię, kiedy podczas biegania możemy przed bieganiem oczyścić twarz po pierwsze, po drugie podczas biegania zmyć nadmiar podu. Produkt też zmywa sebum, jest bardzo delikatny dla skóry, oczyszczamy skórę w naturalny sposób i zachowujemy, chronimy naturalną barierę hydrolipidową. Ale jest też bardzo wygodne, ostatnio właśnie nasza klientka wysłała nam zdjęcie swojej pociechy. Dziewczynka miała pomalowane na twarzy pięknego motyla. I sobie wyobraźcie matkę, która musi tu później zmyć. No nie zmyjesz tego ani mleczkiem do demakijażu, bo to dziecko będzie po prostu wyło z bólu, bo podrażni jej cerę. To samo też nie zmyjesz mydłem, bo mydło dojdzie do oczu dziecka, też będzie płakało. No i jest to właściwie jedyny produkt, który pozwala zmyć takie kolorowe makijaże z twarzy dziecka. Do tego jest przyjazny w podróży, to zawsze możemy go mieć przy sobie i nie musimy wozić butelek, płynów. Jest hipoalergiczny, to też badania, które przeprowadziłyśmy w trakcie tworzenia produktu, potwierdziły, że jest 100% delikatny dla wrażliwej skóry, ale może jak to się powiemy, w ogóle wszystko zaczęło. Po studiach wyjechałam na staż do Tasmanii, w ogóle na koniec świata, do kliniki chirurgii plastycznej. I lokalny doktor zaraził mnie wiedzą na temat mikrotechnologii, którą się wykorzystuje do różnych celów. No i tak zainteresowałam się tym tematem, bo włókna wydały mi się bardzo takie do wykorzystania do celów kosmetycznych. No i po powrocie do Polski wspólnie z Ewą rozpoczęłyśmy badania na ten temat, research, gdzie to można by było produkować, co można by było z tym zrobić. I tak właściwie nam zajęło cały product development około 3 lat. Początkowo obie pracowałyśmy w innych pracach, zaangażowane byłyśmy jeszcze w inne projekty, ale tak jak powiedziała Kasia, przychodzi taki moment, że trzeba się zaangażować w 100% w jedną rzecz, cały czas o tym myśleć, cały czas fokusować się na coś i wtedy przychodzi dużo więcej rozwiązań, dużo więcej się dzieje i dużo więcej można osiągać. Więc u nas też był taki moment, że podjęłyśmy decyzję, tak, że wracamy do Warszawy. Ewa z Krakowa, ja z Antwerpii. Wracamy do Warszawy, skupiamy się na tym. Oczywiście nie było to łatwe, bo nie było pieniędzy. Właśnie było, w ogóle nie było pieniędzy, naprawdę. Wykorzystałyśmy wszystkie własne swoje oszczędności. Do tego bywały momenty, gdzie było tato daj. No, ale żeby poprowadzić ten projekt tak globalnie, no nie dało się zbierać kieszonkowych z kieszeni, tylko trzeba było już poszukać inwestora. Najpierw brałyśmy udział w konkursie AIP Seed Capital, gdzie dostałyśmy pierwszą transzę, pierwsze dofinansowanie na rozpoczęcie w ogóle działalności. I to jest pomocne, jeżeli się dostaje takie pieniądze, bo jest to ogromna motywacja. I jeżeli człowiek ma świadomość, że ktoś w niego uwierzył, to sam stara się jeszcze bardziej i wie, że jakby nie ma wyjścia, tylko musi ten projekt zrobić najlepiej, jak potrafi. No i też wsparcie samego AIP, które jest instytucją promującą przedsiębiorczość, dała też nam dużego kopa, bo nas dużo promowali, dawali od siebie też wsparcie na tyle, ile mogli. Tak, pieniądze wystarczyły na to, żeby stworzyć produkt. Po tym, jak zrobiłyśmy produkt, opakowałyśmy go, pieniądze się skończyły, a trzeba było go sprzedawać i trzeba było robić marketing, więc starałyśmy się szukać możliwości. Wiedziałyśmy, że jeszcze nie będziemy w stanie rozwijać się, bo utrzymać może byśmy były się w stanie, ale nie wiedziałyśmy, że nie będziemy mogły się rozwijać,
i globalnie też, bo zakładałyśmy to od samego początku, więc wtedy też pojawiły się dwa projekty unijne. Pierwszy taki, który, do którego aplikowałyśmy, to był paszport do eksportu i celowo wybrałyśmy 4 rynki europejskie, z tego względu, że jeszcze czułyśmy jako świeżynki, za bardzo doświadczenia takiego eksportowego i biznesowego nie miałyśmy, więc stwierdziłyśmy, że ten rynek jest nam na tyle bliski, bo regulacje Unii Europejskiej są ujednolicone i dlatego zdecydowałyśmy się na ten krok. Później wszedł projekt dużo większy z Ministerstwa Gospodarki, promocji polskiej branży kosmetycznej. Wszyscy nam mówili, wam się nie uda, to jest taka ciężka branża, co wy robicie? No, a my tak w ogóle... Tak, słyszałyśmy na początku bardzo dużo zniechęceń ze strony nawet ludzi z branży, dlatego że jest to ogromna konkurencja, jest bardzo ciężko małym firmom się zaistnieć, bardzo ciężko wejść ze sprzedażą do dużych graczy. Ale jakby z jednej strony starałyśmy się słuchać mądrych ludzi, ale na pewno nie słuchać tego, jeżeli ktoś nas zniechęca do czegoś, w co my bardzo wierzymy. Dlatego nie poddawałyśmy się, tylko robiłyśmy swoje. I tak jak powiedział Artur, że projekty unijne to z jednej strony tabelki, biurokracja, ogromna biurokracja. Dzisiaj jesteśmy po kontroli jednego z projektów, więc tydzień z życia. Ale jest to też wsparcie i zachęcam was, żeby z tego korzystać, bo to też jest... Już kiedy to się wydarzy, to trzeba naprawdę robić wszystko, żeby spożytkować te pieniądze jak najlepiej. I my brałyśmy udział w wielu targach branżowych, które są niesamowicie dobrym sposobem rozwoju i ekspansji globalnej dla firmy. Poznaje się tam klientów, kupców, graczy z całego świata. Nie byłoby nas na to nigdy stać, gdyby nie projekt inny, bo te targi są bardzo, bardzo drogie. W tym momencie sprzedajemy już do... No tutaj nie są wszystkie wypisane kraje. Tego już jest ponad 20. Każdy z tych krajów, to sprzedaż. Byłyśmy w pewnym momencie ukierunkowane na to bardzo. Każdy z krajów, każdy z klientów, z dystrybutorów to są dziesiątki maili, dziesiątki przelecianych kilometrów, spotkań na Skype'ie. I na telefonie. No. Tak, no jest to ciężka harówa, w której można było zatracić równowagę work and life, ale wierzę, że kiedyś ona wróci, bo jest bardzo ważna. To nasi klienci aktualnie. To są nasi, to właśnie teraz wszedł to, co pisałam ostatnio na Facebooku, że podpisaliśmy bardzo duży kontrakt, to jest właśnie Mariono z Szwajcarii. Natomiast prowadzimy już rozmowy z centralą, żeby to weszło też i do innych krajów. Jesteśmy pierwszą polską marką kosmetyczną, której się to w ogóle udało. Tak samo jest z Sephorą. Sephora step by step nas testuje. We wrześniu weszliśmy do 15 najlepszych sklepów w Polsce. Przeszliśmy właśnie ostatnio, w ostatnich 2 tygodniach test i wprowadzili nas do wszystkich Sephor w Polsce. Natomiast już w tamtym roku odbyły się 2 spotkania z centralą, z Sephorą i mamy takie wstępne obietnice wejścia od września do wszystkich Sephor w całej Europie, no a później już kwestia tego, jak na cały świat to dalej puścić. Tak. No, wiele osób nas się pyta, czy to było trudne, jak nam się udało wejść do Sephory. Też wydawało nam się, że to będzie trudne, ale jakby stwierdziliśmy, że robimy to i szukamy drogi, jak to zrobić najlepiej. Nie miałyśmy zespołu, nie miałyśmy specjalistów, którzy czy mają tam kontakty, czy wiedzą, jak to zrobić, bo tak naprawdę nawet nie wiedziałyśmy, jak to zrobić. Ale znalazłyśmy drogę gdzieś trochę od tyłu, gdzieś podałyśmy produkty do testów osobom z Sephory, no i tak się złożyło, że produkty się bardzo spodobały. I jakby osobie decyzyjnej. Osobie decyzyjnej się produkt spodobał, która podjęła decyzję trochę też tak... bez naszego dużego udziału w tym i udało się. To gdybyśmy słuchały, że to jest takie trudne i że to się nie uda, to pewnie nigdy byśmy nawet nie podeszły do takiego klienta z naszymi produktami. Ale warto i tak samo... Bo tak naprawdę na końcu dnia rozmawiasz z panią Krysią, z panią Zdzisią. To są relacje międzyludzkie, które ty budujesz ze swoimi klientami. Ty nie rozmawiasz z Sephorą, tylko rozmawiasz naprawdę z osobą, która może ciebie polubić i może podjąć decyzję tylko dlatego, że ona ciebie polubiła. Więc też na to warto zwracać uwagę, żeby budować te takie relacje biznesowe ze swoimi partnerami. I to, że jesteśmy małą firmą, gdzieś jest minusem, bo nie mamy budżetów na marketing, gdzieś nie mamy pieniędzy, żeby w samym sklepie też wydawać, bo to są duże koszty, ale też przez to trochę inaczej taki klient na nas patrzy. Wie, że nie może zażądać od nas budżetu 100 000 zł, bo my go nie mamy, więc próbujemy
też to jest człowiek i też próbuje z nami znaleźć sposób, żeby jakoś ten produkt wypromować. No i też widzi w nas taką iskierkę w oczach, bo my naprawdę, jak o tym mówimy, ja jestem absolutną fanką tego produktu i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Więc jak my jeszcze z takim przekonaniem mówimy do naszych partnerów biznesowych, oni też zaczynają w to wierzyć, że coś w tym musi być. Tu inni klienci z innych rynków, Monoprix we Francji, 300 sklepów. Wprowadzamy produkt w marcu, z Butzem rozmawiamy. Inglot prowadzi dystrybucję w Finlandii, we Włoszech. Lillepois to jest sklep, z którym będziemy podpisywać kontrakt we Włoszech na dystrybucję sieciową. To są taki najwięksi klienci, ale no już też rozmawiamy też i z innymi i, no i mamy tych też mniejszych odbiorców. No i dystrybutorów w takich krajach jak Korea, Chiny, którzy robią właściwie tam swoje, a my tak dużo w tym nie uczestniczymy, bo już nie wystarcza czasu. Na przykład ciekawostką jest, mamy dystrybutora w Kuwejcie, który członek, to znaczy współwłaściciel firmy jest członkiem rodziny królewskiej. W Kuwejcie mają unlimited dostęp do mediów, więc też nas tam mocno będą promować, bo wchodzimy dopiero za miesiąc tam. Chociaż oni nam już dawno zapłacili, a my jeszcze się borykamy właśnie też z płynnością, z produkcją. Tak. I na swoje produkty muszą odczekać. Klient poznany podczas targów w Dubaju. To są nasze standy i do sklepów, które przygotowujemy. To jest nasz stand podczas targów. Nasz pierwszy stand, taki międzynarodowy, na który w ogóle pieniędzy nie miałyśmy, szczerze mówiąc, tylko... Skromny, ale... I pojechałyśmy tam w ogóle, też miałyśmy straszny fuck up, bo artystka, która nam to przygotowywała, nie miała zielonego pojęcia, jak to później poskładać i się okazało, że gdybyśmy to zrobiły tak, jak ona chciała, to nikt by prawdopodobnie do nas nie przyszedł, więc musiałyśmy... Nas w ogóle wyganiali z tej hali o godzinie 2 w nocy, a o 6 już byłyśmy na nogach z powrotem, żeby wejść tam z powrotem na halę i rozmawiać z klientami. Miałam tak opuchnięte nogi przez te targi, 4 dni stania tylko z klientami, my tylko we 2, ale była taka wielka satysfakcja z tego, że właśnie same to zrobiłyśmy, doszłyśmy do tego. W ogóle jeszcze były takie momenty, że... Te naklejki naokoło to są rzeczy, które muszą naprawdę specjaliści naklejać i wierzcie mi. My nie wynajęłyśmy firmy specjalistycznej, bo nie miałyśmy pieniędzy, więc stałyśmy na tym stędzie z naklejkami porozrzuconymi dookoła nas. Zdawaliśmy, kto nam pomoże. I wtedy przyszedł pan z obsługi, który powiedział, no dobrze dziewczyny, wam pomogę, bo temu milionerowi obok to bym nie pomógł.